skupiamy się w tym momencie na weekendzie, bo w weekendzie w pogodzie będzie się dużo działo. A co się będzie działo? A no wyż, który znajduje się w dniu dzisiejszym, czyli w czwartek, w godzinach wieczornych nad Rosją zacznie odsuwać się powoli w kierunku wschodnim. Od zachodu coraz bardziej będą napierać na Europę centralną, właśnie na ten wyż, niże. Te niże będą powoli, ale systematycznie zbliżały się do granic Polski Zachodniej. Już w piątek to czujemy, ponieważ zatoka niskiego ciśnienia powoli do granic Polski Zachodniej dotrze. Wraz z takim bardzo słabym. Taką bardzo słabą strefą opadową. W sobotę, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych, zdecydowanie nastąpi mocne wtargnięcie już niżów do Polski raczej zatoki niskiego ciśnienia do Polski w poniedziałek pogoda już w Polsce zdecydowanie się pogorszy będą występowały opad opady ciśnienie zdecydowanie mocniej spadnie i teraz bardzo ważna rzecz o której ja wspominałem wcześniej modele numeryczne nadal widzą nad Rosją ten wyż, który będzie miał lokalnie, znaczy będzie miał w takim najmocniejszym w takim najmocniejszym swoim punkcie 1065 hektopaskali. To jest po prostu jakaś abstrakcja 1065 hektopaskali, ale my teraz nie o wyżu, a o tym, co się będzie działo w Polsce w weekend. Jeśli chodzi o prognozy weekendowe, to tutaj przede wszystkim Musimy zerknąć na sobotę, niedzielę i poniedziałek, ponieważ wtedy ta dynamika będzie największa i największa będzie akcja pogodowa. Zacznijmy od modelu GFS. Wybierzmy sobie na razie makro, czyli skupmy się na całej w sumie Europie i północnym Atlantyku. I to co widzimy. To w piątek wieczorem w nocy, z piątku na sobotę i w pierwszej części dnia, czyli w sobotę, nad Polską będzie przemieszczała się taka wąska strefa opadów śniegu, którą też w prognozie na, o której w prognozie na piątek mówiłem. Natomiast, natomiast ta strefa będzie dosyć słaba i będzie zanikała. Najsilniejsze opady śniegu mogą wystąpić w Polsce Zachodniej. W sobotę natomiast w godzinach wieczornych do Polski zbliży się wraz z zatoką niskiego ciśnienia front atmosferyczny ciepły, który który w Niemczech będzie przynosił przede wszystkim opady deszczu, w Niemczech północnych, w Niemczech południowych opady śniegu, ale w momencie gdy ten front atmosferyczny dotrze do Polski, nastąpi transformacja na czele tego frontu i z opadów deszczu z, zaczną pojawiać się opady śniegu. Opady deszczu będą występowały na tyłach frontu, na czele frontu będą występowały opady mokrego śniegu. W kolejnych godzinach ten front atmosferyczny będzie dalej wędrował w kierunku wschodnim, obejmując Polskę centralną, następnie w Polskę wschodnią. Tam prawdopodobnie będzie już zanikał, ale zaraz zanim będzie pędził kolejny front atmosferyczny i już w nocy z niedzieli na poniedziałek obejmie w Polskę zachodnią, następnie centralną, potem wschodnią i tutaj będą występowały znów na czele opady śniegu mokrego śniegu z deszczem, następnie deszczu i ten front powinien opuścić nasz kraj wraz z niżem we wtorek w godzinach południowych bądź wieczornych, ale nic z to, bo zaraz zanim będziemy mieli kolejne strefy opadowe związane z kolejnym niżem, więc będziemy mieli już taką typową cyrkulację zachodnią, kiedy to niże będą tworzyć się nad Atlantykiem i przemieszczać się w kierunku wschodnim do Europy zachodniej, centralnej oraz też Europy Wschodniej. Tak wygląda to w modelu GFS. Sprawdźmy sobie jak sytuacja wygląda w pozostałych modelach. Model ECMWF. No i tutaj znów mamy taką wąską strefę opadów śniegu w sobotę, przemieszczającą się przez Polskę w nocy, z soboty na niedzielę. Wejście opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu, czyli to co mówiłem w poprzednim modelu, to jest sytuacja i godziny te same. Ten front atmosferyczny powinien przejść przez całą Polskę, powoli się degradując na wschodzie Polski i zaraz zanim wejdzie kolejny front atmosferyczny w nocy z niedzieli na poniedziałek, ten front przyniesie już takie totalne ocieplenie w całym kraju, opady na początku deszczu ze śniegiem, a następnie opady deszczu, no i właśnie z tym frontem związany będzie niż, który również przemieści się przez Polskę. On będzie prawdopodobnie, będzie prawdopodobnie przemieszczała się przez Polskę Północną więc tak to tu wygląda. Dalej lecimy z tematem. Będziemy mieli we wtorek bądź w środę kolejny niż, który również będzie przemieszczał się przez Polskę. Więc tak to wygląda. I co dalej z pogodą? Co dalej z pogodą? Zerknijmy na model ICON EU, w przypadku modelu ICON EU. Bardzo podobna sytuacja. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie wygląda front atmosferyczny związany z niżem Udo, który w tym momencie zbliża się do Irlandii. Przecież to wygląda fenomenalnie, klasycznie. Pięknie, klasycznie. Tylko, że on do Polski dotrze już jako taka wąska strefa. Zobaczcie. On to będzie takie pierwsze wypchnięcie tych chłodnych mas powietrza, przede wszystkim z Niemiec. Widzimy, jak pięknie transformują się opady deszczu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. No, kolor fioletowy na mapach. Następnie ten front zacznie zanikać, rozrywać się, ale nad Polską Zachodnią jeszcze te opady śniegu mogą wystąpić, chociaż nie będą silne. Zaraz zanim widzimy kolejny front atmosferyczny z kolejnymi opadami, tym razem opadami deszczu, które znów zaczną transformować się w opady śniegu, ale już tym razem nad Polską, i ta strefa będzie przemieszczała się przez Polskę Zachodnią, Centralną, następnie Wschodnią, zanim kolejna strefa opadowa, która znów będzie się transformowała, tym razem nad Polską Wschodnią, w opady deszczu. Ze śniegiem oraz w opady śniegu. Uf, ale się człowiek nagadał i ciągle gadam. Front, 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 front. I tak właśnie będzie. Front za frontem, opady za opadami. Niestety będą to opady na początku śniegu, potem śniegu z deszczem, a na końcu niestety deszczu. Zobaczmy, jak to wygląda w takim przybliżeniu. W piątek wieczorem zacznie wkraczać pierwszy zanikający front okluzji. Opady śniegu przede wszystkim w Polsce Zachodniej, w Polsce również następnie Centralnej. Najsilniejsze opady mogą występować w Polsce Południowo-Zachodniej. Województwo Dolnośląskie opolskie w kolejnych godzinach ta strefa będzie przemierzała przez Polskę powoli zanikając. W Polsce Wschodniej już może padać zdecydowanie słabiej. Tak będzie wyglądała sobota do godzin wieczornych, ale w nocy z soboty na niedzielę od zachodu wejdzie kolejny front atmosferyczny na początku przede wszystkim opady deszczu w górach w Sudetach i generalnie na południowym wschodzie, zachodzie przepraszam możliwe opady deszczu ze śniegiem bądź opady śniegów. Opady śniegu, natomiast w kolejnych godzinach ten front atmosferyczny na swoim czele będzie miał coraz więcej opadów śniegu. Sytuacja będzie wyglądała tak, że będziemy mieli opady na początku mokrego śniegu, następnie śniegu z deszczem, potem deszczu, no i potem już takie wiecie, ocieplenie. Ten front atmosferyczny wejdzie do Polski prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę, przemieszczać się będzie przez Polskę przez całą niedzielę, no i opady śniegu w Polsce Wschodniej będą występowały w niedzielę do Wieczornych. Przy czym te opady śniegu dosyć szybko będą zamieniać się w opady śniegu z deszczem. Zanim Chwilowa, dosłownie chwilowa poprawa pogody, potem znów kolejne opady, opady deszczu, tym razem w Polsce Zachodniej, z racji tego, że tam już ta strefa chłodnych mas powietrza poniżej zera została wyparta, tam już będą występowały tylko opady deszczu, natomiast w Polsce Wschodniej jeszcze te temperatury mogą być poniżej zera, więc znów ta kolejna strefa. Po dotarciu do Polski Wschodniej znów zacznie się transformować w opady deszczu ze śniegiem i następnie opady śniegu. I to przede wszystkim opady mokrego śniegu w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a oczywiście w górach, również w Bieszczadach. Więc sytuacja naprawdę ciekawa. Poniedziałek, wtorek również opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w Polsce Północno-Wschodniej. A jak to będzie no, tutaj temperaturowo wyglądało? Z racji, że mamy model ICON EU, który w tym wypadku, moim zdaniem, dobrze się sprawdza, możemy tutaj na tym się skupić. No i zacznijmy. Tak jak wspominałem, w piątek, prawie w całym kraju, temperatury będą jeszcze poniżej zera. W nocy z czwartku na piątek i w piątek temperatury będą praktycznie w całym kraju poniżej zera. Natomiast już w nocy z piątku na sobotę od zachodu te temperatury zaczną rosnąć, i już w sobotę w Polsce Zachodniej będziemy mieli około 4, Stopni Celsjusza w okolicach Poznania Wrocławia 2 stopnie Celsjusza, a 0 stopni Celsjusza w okolicach Bydgoszczy. No i już ten mróz za bardzo nie wróci, bo w nocy z soboty na niedzielę nadal na zachodzie temperatury dodatnie, na wschodzie jeszcze poniżej zera. Tam od minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza. Natomiast w niedzielę, podczas przechodzenia tego drugiego frontu, to można powiedzieć, że tak każda strefa opadowa będzie wypychała coraz bardziej te chłodne powietrze w kierunku na Naszych wschodnich granic w niedzielę w godziny popołudniowe w godzinach popołudniowych mróz jedynie na krańcach wschodnich na zachodzie nawet lokalnie do 6 stopni Celsjusza w nocy z niedzieli na poniedziałek mróz już tylko na krańcach południowo-wschodnich na pozostałym obszarze nawet do 6 stopni Celsjusza w poniedziałek natomiast w całym kraju już powyżej zera na południowym wschodzie od 8 nawet do 10 stopni Celsjusza we wtorek nadal temperatury powyżej zera Niestety tutaj, w takim wypadku, ten śnieg się raczej nie utrzyma, i o ile teraz z dnia na dzień powoli spada ilość, ta grubość pokrywy śnieżnej, o tyle po 10 od zachodu wejdzie już taka pełnoskalowa odwilż. No i do 12. Praktycznie śnieg się utrzyma na południu, na północy i na wschodzie, jeszcze tak pokazuje nam model ICON EU. Zobaczmy, jak nam pokazuje ECMWF, który ogólnie pokazuje zdecydowanie większe ilości śniegu tam, gdzie ten śnieg jest. Ale on również jest zgodny, że w Polsce Zachodniej województwo lubuskie, następnie województwo wielkopolskie tego śniegu jest zdecydowanie mniej, bądź nie ma wcale. W kolejnych dniach będzie nadal spadała ilość będzie nadal zmalała ilość tej pokrywy śnieżnej, generalnie do 15, 16 bądź 17 na północnym wschodzie możliwe, możliwe że jeszcze ten śnieg będzie w górach, oczywiście też w województwie lubelskim, szansa na to też jest na pozostałym obszarze, już niestety nie, będzie plucha, będzie mokro więc no, tak to wygląda. Zerkamy sobie jeszcze na wiatr, bo tutaj też pytacie o wiatr. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to tutaj tych porywów wiatru silniejsze porywy mogą być przede wszystkim w górach, w Sudetach, w Tatrach, na południu Polski, lokalnie do 40 km na godzinę, na północy zdecydowanie słabiej, od 10 do 20 km na godzinę i to cała rzecz związana z wiatrem. Zerknijmy sobie na model Swiss HD, czy on już coś więcej pokazuje? Widzimy tutaj przede wszystkim 10 i 10, i tu widzimy w sobotę wędrówkę tej bardzo wąskiej strefy opadowej. No i na początku będziemy mieli opady śniegu, następnie opady śniegu z deszczem, a potem deszcz. Oczywiście to wszystko będzie marzło, więc sytuacja na pewno nie będzie ciekawa na drogach. Natomiast potem od zachodu widzimy właśnie w nocy z soboty na niedzielę. Wejście kolejnej strefy opadowej, kolejnego frontu. Na początku w województwach zachodnich opady deszczu w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, opady marznące, więc znów gołoleć na drogach. No potem. Ta strefa opadowa będzie przychodziła w opady śniegu. No i wieczorem, w no, bądź w nocy z niedzieli na poniedziałek już opady śniegu w Polsce centralnej i w Polsce wschodniej. Więc tak, tutaj jeszcze nie mamy do końca wyliczonych, wyliczonych prognoz. Tu mamy zatrzymanie na 12 grudnia. Jeszcze zerknijmy mapy Meteo. Zobaczmy, jak tutaj widzą, to mapy Meteo, model UM, 4 km na 5 dni mamy czwartek, mamy piątek, no i mamy tą wąziutką strefę, która tutaj nam się przemieszcza przez Polskę. Co prawda tutaj model pokazuje zdecydowanie mniej opadów i te opady będą zanikające, ale widzimy właśnie tą strefę, która próbuje utworzyć się w taką linię. Za nią właśnie będzie troszeczkę poprawy pogody i strefa opadów deszczu, która z zachodu z Niemiec będzie wkraczała do Polski w nocy z soboty na niedzielę i wszystko nam się zgadza z poprzednimi wyliczeniami różnych innych modeli numer. Aczkolwiek tutaj znów widzimy, że w tych wyliczeniach ta strefa jest mniejsza. Ta ilość opadów jest mniejsza, ale będzie występować. No i tutaj też mamy szczególnie województwa. E Bliżej zachodniej granicy Wielkopolskiej, kujawsko pomorskiej Pomorskie, Łódzkie. Tutaj będą występowały marznące opady deszczu i będzie występowała gołoleć na drogach. Zobaczmy, czy w związku z tymi MGW wydało ostrzeżenia, wydało prognozę. Prognozę mamy w sumie ostrzeżeń dla całej Polski, natomiast. Przed czym? Przed opadami marznącymi. W piątek w Polsce zachodniej opady marznące. Prognoza opa przed opadami marznącymi związana, związane to będzie właśnie z wejściem tej strefy opadów deszczu, które będą zamieniać się w opady deszczu ze śniegiem. W sobotę opady marznące w Polsce zachodniej, centralnej, południowej, również w województwie mazowieckim. W niedzielę praktycznie w całym kraju opady marznące i w poniedziałek opady marznące w Polsce wschodniej. Uff, tak to wygląda. Jutro już będziemy mieli wyliczenia wszystkich modeli numerycznych na tą sytuację, więc tu już będziemy mogli tutaj tak pewnie sobie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Dziękuję.